Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia materiału z cyklu rzeczy i sytuacji, które zaskoczyły mnie w Wielkiej Brytanii. Takie filmiki już pojawiły się na moim kanale i w każdym z nich mówię Wam właśnie o takich niuansach życiowych, które troszeczkę mną wzdrygnęły i pokrótce opowiadam sobie na ich temat. I dzisiaj, korzystając z okazji, że jesteśmy na kilka dni, dosłownie kilka dni przed świętami, pomyślałam sobie, że to także jest dobry temat, który można poruszyć, aby przybliżyć Wam to, jak Brytyjczycy spędzają święta, jak celebrują ten okres. Ja w swoim życiu miałam okazję spędzać święta w wersji angielskiej 2 razy. Pierwszy raz był dla mnie totalnym szokiem. Ja przyjechałam z Polski, byłam przyzwyczajona do polskich tradycji, polskich potraw, polskich zachowań. A tutaj musiałam się dosłownie w przeciągu chwili przestawić o 180 stopni na zupełnie inny poziom. Musiałam się dostosować do tego, co tutaj jest praktykowane, więc było to dla mnie troszeczkę ciężkie. Tym bardziej, że nie miałam tutaj nikogo z rodziny, byłam praktycznie sama. Natomiast drugi rok, kiedy spędzałam święta w wersji angielskiej, już był dla mnie lepszy, bardziej przyjazny, ponieważ wiedziałam, czego mam się spodziewać, wiedziałam, jak to wygląda, więc byłam mniej więcej przygotowana na ten cały okres i było to dla mnie po prostu prostsze. I dzisiaj chcę zrobić takie małe zestawienie, żeby Wam powiedzieć, jak tutaj właśnie praktykuje się czas spędzany podczas tego okresu w grudniu. Pierwszą taką zasadniczą różnicą jest dzień, kiedy jest spożywany wspólny posiłek. W Polsce jest to 24 grudnia, czyli Wigilia, jak to my w Polsce mówimy potocznie, natomiast tutaj jest zaznaczony w kalendarzu ten dzień jako Christmas Eve, 24 grudnia, natomiast takim prawdziwym pierwszym świątecznym dniem, gdzie wszyscy celebrują ten czas, jest pierwszy dzień świąt, czyli Christmas Day. Wtedy wszyscy się zbierają razem i zasiadają do stołu. Jeżeli chodzi o świąteczne dekoracje na stole, gdzie w Polsce znajdziemy sianko bądź znajdziemy jakieś takie stroiki, tutaj wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ tutaj stół jest przystrojony bardziej tak imprezowo, powiedziałabym, jak świątecznie. Na stole możecie znaleźć tak zwane popersy, krakersy, balony, gwizdki i to wszystko jest po to, żeby celebrować właśnie ten czas. Ja dzisiaj w pracy miałam taki właśnie obiad świąteczny razem ze wszystkimi współpracownikami i kilka takich rzeczy sobie podkradłam, żeby móc Wam pokazać, jak to wygląda. Więc popers wygląda tak. Mam taki malutki pojemniczek z tutaj nitką i słuchajcie, będzie naprawdę głośno, więc przepraszam, jeżeli zabolą Was uszy, wyobraźcie sobie, co ja teraz będę czuła, ponieważ chcę Wam zademonstrować, jak to wygląda. Uwaga, lecimy! Puste, śmierdzi siarką, ponieważ musiało wybuchnąć i w sumie nie było aż nawet tak głośno, w pracy mieliśmy gorsze. I z tego wylatują takie serpentynki. W Polsce też można znaleźć takie właśnie popersiki. Następną sprawą są takie gwizdki, które także w Polsce możecie kupić. Tak to wygląda. Które są także na stole i ludzie spędzają sobie miło czas przy używaniu właśnie tych akcesoriów. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, jest taki krakers. Tutaj jest nazywany krakers, ja nie wiem, jak to po polsku mogę nazwać, ponieważ w Polsce tego nie ma. To jest coś na wzór takiego cukierka związanego i się ciągnie oba końce. I w środku mamy nagrodę, jakiś prezent, w środku mamy jakiś dowcip i mamy koronę. W każdym krakersie w Anglii znajdziecie koronę, którą wszyscy zakładają na głowę. No ja zapomniałam akurat dzisiaj przynieść swojej, ale w moim krakersie było takie mini ramka na zdjęcie, gdzie mogę sobie wstawić zdjęcie na przykład najbliższej osoby. Im droższy krakers, tym droższe prezenty. Rok czy 2 lata temu czytałam w internecie na temat krakersów wyprodukowanych przez Harrodsa i słuchajcie, tam można było wygrać aparaty, zegarki czy jakieś zupełnie luksusowe gadżety, więc to już naprawdę jest wyższy poziom, ale automatycznie za tym idzie cena tych wszystkich krakersów, bo można kupić takie krakersiki, które będą kosztowały 3 funty, można kupić takie, które będą kosztowały 30 funtów, ale można też kupić takie, które będą kosztowały 130 funtów. Więc w zależności od tego, jaki jest Wasz budżet, takie krakersiki sobie kupicie na stół. Więc tak to wszystko wygląda. Na stole, jeżeli chodzi o jedzenie, pojawiają się zupełnie inne dania. W Polsce jest tradycja, że ma być 12 dań w Wigilię i nie je się mięsa, chociaż słyszałam, że teraz już zostało to zniesione. Nieważne. W
Anglii je się indyka. Cały indyk jest stawiany na stół. I oprócz tego mamy gotowaną marchewkę, mamy gotowane brokuły, pieczone ziemniaki i jeszcze inne warzywa, w zależności od tego, kto jakie ma preferencje. Do tego jest sos żurawinowy, ponieważ indyka obowiązkowo je się z żurawiną. To jest nic innego, jak słuchacie, po prostu moim zdaniem taka galaretka, dżem z żurawinami, z kawałkami owoców w środku i tyle. Więc to wszystko jest spożywane w ciągu tego wieczoru. I to wszystko. Tutaj jest tylko jedno danie, jeden główny obiad. Później jeszcze jest deser. Deser tak zwany bread pudding, czyli deser chlebowy, coś takiego. To jest jakaś taka specjalna receptura, według której obrabia się chleb i z tego się właśnie robi taki deser, który jest polewany budyniem. Powiedzmy, że to jest taki budyń, rzadszy budyń i to jest właśnie podawane na deser, więc tak po prostu wygląda tutaj Wigilia, spożywanie tego posiłku. Jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie 12-daniowe, wystawne zastawienie stołu, nic takiego tutaj nie ma. A i tak, słuchajcie, można się tym najeść, i tak można się tym najeść. Tyle, że dla mnie to było coś bardziej w stylu jedzenia zwykłego niedzielnego obiadu, jak jakiegoś takiego festywnego dania, czegoś, co tylko raz w roku się robi, ponieważ w Polsce takie coś jecie praktycznie co niedzielę. Ja się tutaj, słuchajcie, patrzę, ponieważ mam listę, według której tutaj idę sobie jeden punkcik po drugim, żeby niczego po prostu nie ominąć. Następną rzeczą jest to, co się robi po Wigilii, po tym obiedzie, ponieważ w Polsce jest śpiewanie kolęd, idzie się na pasterkę. Tutaj natomiast, co zauważyłam, pracując jeszcze swojego czasu w restauracji, zaraz po zjedzeniu obiadu są szarady. W każdym z tych krakersów, które się rozrywa, znajdziecie dowcip, plus jeszcze jest jakaś szarada, kalambury. O, tak to nazwijmy, kalambury, więc wszyscy zasiadają w jednym kółku i bawią się także w kalambury. Część ludzi, z tego co zauważyłam, wychodzi po prostu do pubów. W pierwszy dzień świąt niektóre puby są otwarte, tak. I po prostu ludzie spotykają się tam ze swoimi znajomymi i tak spędzają resztę wieczoru. Więc to wydało mi się takie troszeczkę dziwne, ponieważ to jest niby rodzinny czas. No i powinno się go dla mnie spędzać z tymi, z którymi się zasiadło do stołu. Nie wiem, to jest takie moje przekonanie. Natomiast jeżeli chodzi o drugi dzień świąt, zapomnijcie totalnie już o takiej świątecznej atmosferze, ponieważ to jest dzień, kiedy wszyscy idą na zakupy. To jest coś porównywalnego do Czarnego Piątku w Stanach, można tak powiedzieć, ponieważ wszystkie sklepy mają nawet do minus 70% wyprzedaży. Słuchajcie, to jest po prostu szaleństwo, szał, totalny szał. Cały asortyment, który się nie sprzedał przed świętami, po prostu musi zostać wyprzedany teraz, dlatego są takie ogromne obniżki. Naprawdę można trafić okazję, jeżeli w ogóle będziecie mieli okazję wejść, dostać się do tego sklepu. Niektóre sklepy mają promocje i otwierają już swoje drzwi o godzinie 5 rano, więc to już jest w ogóle dla mnie absurdalne. Dzień wcześniej, święta, a tutaj już musicie się przestawić na tok myślenia takiego pracowniczego i musicie się skupić na tym, że o 5 trzeba otworzyć sklep, ponieważ ludzie przyjdą i będą kupowali. Słuchajcie, przychodzą, rzeczywiście przychodzą, ponieważ kolejki są już przed sklepami, żeby wszyscy mogli po prostu wejść i złapać jak najwięcej okazji. Jeżeli pójdziecie na takie zakupy, jeżeli zdecydujecie się walczyć z tym tłumem, który jest praktycznie w każdym jednym sklepie, musicie się liczyć z tym, że nie przymierzycie nic na miejscu, ponieważ wszystkie szatnie są pozamykane, a to jest spowodowane tym, żeby jak najwięcej rzeczy po prostu sprzedać, polityka marketingowa. Ale nic straconego, jeżeli coś, co kupicie, przymierzycie na przykład w domu i się Wam nie spodoba, ponieważ kolor nie będzie odpowiadał, fason nie będzie odpowiadał, Wy nie będziecie się w tym dobrze czuli, zawsze możecie to oddać, macie chyba okres 2 tygodni na przyniesienie tego towaru i wtedy dostajecie z powrotem pieniążki, bądź możecie kupić sobie coś innego. Kiedy już ten cały boom zakupowy się skończy, wszyscy są spłukani totalnie z pieniędzy, ponieważ przed świętami kupowali prezenty i teraz jeszcze chcieli skorzystać z okazji i kupić sobie więcej, wszyscy wracają do domów i oglądają telewizję. W Polsce też jest motyw oglądania telewizji, ja zresztą sama oglądam filmy świąteczne. Natomiast już w ten drugi dzień nie odczuwa się tak tej atmosfery świątecznej, jakoś tak to wszystko rozpływa się po kościach, umiera śmiercią naturalną. Gdzieś jeszcze ludzie spotykają się razem znowu w pubach, znajomi przychodzą do znajomych, czy rodziny się odwiedzają, ale to już nie jest tak
okalone taką festywną i taką naprawdę świąteczną atmosferą, ponieważ wszyscy w sumie dogorywają po tym szaleństwie zakupowym. Mnie się ani razu nie zdarzyło wpaść w ten wir, ponieważ ja idę i kupuję wtedy, kiedy potrzebuję. Nie mam czegoś takiego, że muszą iść, ponieważ jest promocja i Janusz coś kupi i Janusz może kiedyś to założy. Nie. Ja naprawdę muszę czegoś potrzebować, żeby iść i to kupić. W innym wypadku, nawet jak jest promocja, niekoniecznie to kupię. Także tak, moi drodzy. Pokrótce przybliżyłam Wam kwestię spędzania świąt w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Ja z tego miejsca chyba dzisiaj będę składała Wam życzenia świąteczne, ponieważ to będzie mój ostatni filmik kręcony w tym roku. Więc z tego miejsca, moi drodzy, składam Wam serdeczne życzenia świąteczne, aby były spędzone w naprawdę rodzinnej i ciepłej atmosferze, żeby prezenty się spodobały, żebyście naprawdę spędzili te święta w bardzo, bardzo fajnej atmosferze, żeby wszystkie Wasze marzenia się spełniły, żeby Sylwester był udany, nieważne co robicie, czy siedzicie w domu, czy gdzieś wychodzicie, czy ktoś do Was przychodzi, żeby po prostu ten czas był spędzony naprawdę fantastycznie. No i przede wszystkim jeszcze lepszego roku 2014, oby był lepszy od 2013, żeby wszystkie plany Wam się spełniły, żeby wszystkie marzenia Wam się spełniły. Dziękuję w ogóle, że ze mną jesteście i że oglądacie mnie. Więc moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym filmiku w przyszłym roku. Buziaczki, pa, pa!